W dzisiejszym odcinku z Europa Universalis 4 zobaczycie, jak zjeść Vasala, unię personalną, która ma prawie 1000 punktów developmentu w niecałe pół roku za 80 punktów dyplomatycznych. Dość mocne, nie? Awe, tu Lukas. Dla tych, co mnie nie znają, jestem dość doświadczonym graczem w Europa Universalis 4, jak i inne gry Paradoxu. Zachęcam do subskrybowania, jeżeli chcecie być informowani o materiałach na moim kanale. Rozpoczynamy nasze podejście jako Królestwo Czech, które jest jednym z elektorów Holy Roman Empire. O, czyli tego tworu tutaj, który zamierzam rozwiązać w międzyczasie, bo troszeczkę Holy Roman Empire zawyża agresywną ekspansję w regionie. O jakieś 30%, jeżeli dobrze pamiętam. Czechy też są jednym z krajów, którymi można szybciej zreformować Holy Roman Empire, zwłaszcza jeżeli nie chcemy tego robić Austrią. Jako Czechy dostajemy 10% do Imperial Authority Grow. Dodatkowo mamy tańszych advisorów, to chyba jeden z najlepszych modyfikatorów w grze tutaj mamy, ponieważ advisor cost bazowo minus 10% oraz następnie z kulturą władcy minus 25%. Co jakby oczywiście w połączeniu z ideą innowacyjności plus parę polityk dawałoby naprawdę niezłe redukcje naszych kosztów doradców. Chyba najtańszych w grze. Ale to nie na tym podejściu i nie teraz, bo będziemy, jak zresztą widzieliście, robili coś innego. Dodatkowo mamy tańszą technologię 10%, więc innowacyjne idee w teorii must have, lepsza piechota, tolerancja, po prostu same dobre, ciekawe idee. Wszystko, żebym grał pod innowacyjne, a nie mogę. Jako Czechy też mamy bardzo mocne misje i właśnie z jednej z nich będziemy korzystali, a mianowicie Bohemian Commonwealth, gdzie dostajemy Diplomatic Annexation Cost minus 15%. Mega mocne. Już nie wspomnę o tym, że dostajemy Unię nad Polską, Unię nad Węgrami, wasalizowanie Brandenburgii oraz wasalizowanie Saksonii. Muszę przyznać, że tutaj wzrost Imperial Authority w Czechach jest chyba nawet jeszcze większy niż w Austrii z misji, chociaż później i raczej tej misji nie zrobimy, bo przechodzimy na husycyzm. Czechy na początku mają kilka prowincji husyckich, no ale samej wiary nie robimy z buntowników. Tutaj będziemy mieli na to kilka misji za chwil parę. Bodajże w ciągu 5 lat od odpalenia gry. Planuję kilka ciężkich wojen na początku, jak to zwykle u mnie, więc bierzemy fokus na punkty militarne. Doradców też oczywiście bierzemy na samym początku, jeżeli się to da. I wyrąbiście mamy doradcę do morali. Przywileje, jak widzicie, troszeczkę odbiegają od standardowych, bo na początku na przykład bierzemy od razu punkt militarny i punkt dyplomatyczny, a dopiero za jakiś czas punkt administracyjny sobie wezmę, żeby nie nabijać tutaj naszej autonomii. Pamiętajcie, że w przypadku, kiedy planujecie toczyć kilka tych wojen na samym starcie rozgrywki, nie jest dobrym pomysłem zbijanie autonomii o 25%. Jednym z pierwszych krajów, który zaatakujemy, to będzie Polska, więc nawet jak ma serduszko, to raczej nie chcemy mieć z Polską nic wspólnego na początku. Musimy mieć przewagę w technologii i w zasadzie zależy na tym, żeby Polska miała Unię nad Litwą. Jeżeli jej nie ma, no to będzie szedł reset. Węgry będziemy atakowali dopiero w kolejności. Najprawdopodobniej jako nasz drugi wielki cel, a trzeci cel to będzie Austria. Brandenburgia oraz Saksonia na sam koniec. W tym wypadku miałem Fuchsa, Jagiellon praktycznie od razu wchodzi na tron. Teraz, żeby tylko jak najdłużej żył, bo wtedy będzie Polska niesamowicie zacofana militarnie. Relacje też będę od razu poprawiał z naszymi tutaj wasalami, bo będę chciał ich zjadać jak najszybciej. Czasem jest możliwe jako Czechy wziąć tutaj sojusz z Burgundią. Polecam to zrobić, bo wtedy jest szansa, że dostaniecie cały ten spłachetek i ziemi burgundzkiej. No ale tym razem niestety miałem pecha, zabrakło mi dosłownie dwóch punktów, a nie mieliśmy doradcy dyplomatycznego, żeby to nadrobić. Początek czeski jest dość nudny, bo trzeba czekać do eventu. O! Tego właśnie eventu. Powrót Husów na nasz tron. Oczywiście tutaj może wam się zdarzyć, że macie Habsburga na tronie, więc też zależy od was, jak chcecie tutaj dalej postąpić. Możecie albo przyjąć husycyzm, albo zostać katolikami, albo w ogóle odrzucić to wszystko i pozostać katolikami. Ja tam przychodzę na Husa, bo po prostu lubię tą religię. Mimo iż nie jest taka mocna, jak było na samym początku. Missionary Strength vs Heretics plus 2%, Shock Damage Received minus 5%, wszyscy dookoła nas jeszcze bardziej nienawidzą. No i tutaj to działa dalej dość podobnie do protestantyzmu, tak, nie mylić z prawosławiem, że możemy wybierać o jeszcze takie fajne rozwinięcia, gdzie na przykład mamy dodatkowy manpower, mamy Improve Relation plus dodatkowe 30%, albo War Score Cost versus Other Religion minus 10%.
i Good Produce Modifier plus 5%. Bardzo mocne rozwinięcia. Ale religia tak czy siak jest dość słaba. Pierwsza prowincja, którą nawracamy, to oczywiście chleb, czy chaleb, czy hep, cokolwiek. Prowincja ze złotem, którą będziemy za chwilę boostowali mocno. Prowincja, którą jakkolwiek zdewowałem, to oczywiście hep, gdzie moje złoto musi zacząć dawać złoto. Jako Czechy mamy kilka prowincji, w których warto zbudować kościoły. Dosłownie dwie, chociaż może i trzy, albo i więcej. Toczymy nikomu niepotrzebną wojnę. Na szczęście zdążyłem kliknąć anektowanie i w międzyczasie zapomniałem, że restowałem komputer, więc sporo innych rzeczy, które wam mówiłem, się nie nagrało. Debil. Pierwsze rozwinięcie rządu, oczywiście standardowe. Tu się stało, co ta Brandenburgia zrobiła? Oh my god. Jak widzicie, zero dodatkowych favorów. W zintegrowaniu naszych wasali możemy wreszcie bez problemu zaatakować Węgry. Które niestety, no, są tylko już jedną technologię za nami, ale powinno nam to dać i tak niezłą przewagę. Wyjmujemy Bośnię z tej wojny, no, za wszystko co się da. Dobrze widzę, że Węgry mają tylko 9 tysięcy wojska? Gdzie jest reszta ich armii? To jest bardzo dziwne. Jakby co, Szwajcarię wezwałem osobno do tej wojny. Chcę ją uczynić moim wasalem, ponieważ jest to niezła okazja. Ja tak czy siak planowałem coś zrobić, żeby mieć tutaj graniczce z Savoyem i go atakować. I chciałem jakieś noce B na przykład na Saluzo użyć czy coś. No ale zobaczymy, może Szwajcaria będzie rozwiązaniem. Oczywiście zapomniałem na moich terytoriach zrobić local defensiveness. A to nam się przyda, bo już wiem, gdzie jest węgierska armia. No wyemigrowała do Szwajcarii. No dobra, może jednak nie będę z nich robił wasala. No i Węgry zostały same w tej wojnie. No niestety Szwajcarię musiałem wypisować. Po rozbiciu Węgier na moim terytorium ruszam na Węgry. O, chociaż tutaj są wojska Saksonii, no to może gdzieś zajmiemy jakieś pozycje wyjściowe, żeby ich ewentualnie wspierać na obleganiu ich stolicy. Naprawdę nie wiem, co robi tutaj węgierskie wojsko bez dowódcy, jednocześnie mi daje zająć swój najgłówniejszy fort. A to jak to nie kochać tej gry? Easy peasy. Od Węgier bierzemy całą Słowację. Troszeczkę pieniążków. I tak druga kopalnia złota znalazła się w naszych rączkach. W momencie, kiedy stworzyłem Czechosłowację, zmieniłem też troszeczkę nasz system fortów tutaj. Powinien nas całkiem nieźle teraz bronić od nadchodzącego konfliktu z Polską. Ja to mam pecha. Raz mi się udało wziąć Royal Mariage z Burgundią i jest totalnie w upadku. Nawet jak Iwet będzie, to już jest taka mała nagroda. Z tych wszystkich słowackich prowincji koruję tylko i wyłącznie jedną ze złotem, bo jest mi potrzebna i oczywiście zmniejszam jej development. Zmniejszam jej autonomię, nie development. Chociaż to może też. Ach, no i wreszcie mamy niezłą okazję do ataku na Saluzo, żeby tutaj zwasalizować ten kraj. Jest mi to niezmiernie potrzebne, co prawda stracę 2 punkty stabilności, sporo agresywnej ekspansji dostaniemy, ale mamy czas, nie spieszy nam się, a ta prowincja będzie nam potrzebna. Pierwsze dwie idee, które biorę, to są dyplomatyczne oraz humanistyczne w celu zwiększenia improve relation. Kolejne trzecie i czwarte to będą influence ideas oraz administracyjne, żeby tutaj nabić dodatkowo annexation cost. Luzo staje się naszym wasalem, jeszcze zmienimy mu przy okazji religię, bo czemuż by nie. To co teraz potrzebuję, to żeby Saluzo zrobiło tutaj gdzieś claima jakiegoś, o na przykład na tą prowincję. Zszedł nam trus, jesteśmy gotowi do tego. Więc rozpoczynamy kolejną misję i mamy Restoration Union Cassius Belli na Węgry. Węgierskich sojuszników praktycznie od razu wyjmujemy z tej wojny bez większego problemu. No i wyrąbiście, Węgry zgadzają się być naszym poddanym. By the way, wcześniej już poprawiałem z nimi relacje, jak już widzicie. Mamy teraz dwie kolejne misje, które możemy wykonać. Czeskie Kryształy, gdzie dostajemy 20 punktów prestiżu. I teraz w tej prowincji zmieni nam się dobro na lepsze, albo nie? To nie powinny być gemsy? To zawsze były gemsy. What the fuck? Coś zrąbałem. No nieważne. I kolejna misja, która daje nam construction cost minus 10% i fort maintenance 20% i claimy na ten cały tutaj obszar. Ale to dopiero po Polsce. Nie stało się to. 1-4-5 co prawda, ale ta sama dynastia co Moskwa. Planuje ciężką wojnę, bo na razie, nie ukrywam, idzie mi dość łatwo tutaj. Z Polską i sojusznikami mając tylko 34 tysiące wojska. Tak. To będzie śmieszne. No to oczywiście Polish Diplomacy. Mamy Unię nad Polską. Znaczy w sensie szansę wojny na Unię nad Polską. To będzie rzeźnia, naprawdę. Nasze pierwsze ruchy na Berlin oczywiście. Węgrom tutaj zaznaczę, żeby zaczęli okupować te terytoria. Żeby nie musiał ja tam latać. O, może tutaj niech Saluzo leci. Upadek Berlina i od razu wychodzą mi z tej wojny.
Easy. A teraz rozpoczyna się nasze bieganie od fortu do fortu i stakowanie wojsk Polski, jak i ich sojuszników. I myślę, że to jest najlepsza technika na pokonanie silniejszego przeciwnika. Ładne straty. Właśnie o to chodzi, że tutaj mam tak poustawiane forty, że przeciwnicy się rozpraszają, stoją małymi stakami, a ja się po kolei w nich wbijam, kiedy dostają minusy. I właśnie tak ja tutaj muszę biegać i zadawać im straty na tych moich górskich fortach. Ach, wyzeruję im manpower. Jak już wspominałem kilka razy wcześniej na moich seriach, boty obecnie sobie totalnie nie radzą, kiedy tracą cały manpower. O, stack wipe? Fajnie. To teraz tutaj. I tak w koło, od jednej fortecy do drugiej czyszczę wojska Polski, Litwy i sojuszników. Wspomniałem, że przecież tutaj trzeba wszędzie zrobić score earth, żeby posiłki nie doszły na czas przeciwnika. Czyżby śmierć nadciągała? Tak. Nie no, to już przesada. Chyba piąty czy szósty stack wipe. Ale mówię, no ja tu badaj biegam pomiędzy moimi fortami i tylko stakuję wojska przeciwnika, nic więcej. No i ładnie to wygląda. Litwa, Polska bez manpowera, jeszcze oczywiście jakieś wojsko mają, ale bierzemy ósmą technologię, troszeczkę ahead of time, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby wykorzystać taką przewagę, jaką dostajemy do szoka. Jeden stack wipe? O, myślałem, że reszta też tu przyjdzie. 164 tysiące do 46. A nie mam żadnych idei wojskowych. Żadnych. Okej, myślę, że to jest dobry moment, kiedy przełamaliśmy obronę w Krakowie, ruszyć na Warszawę, która jak zwykle broniła się aż 30 dni. Ja to zrobiłem. Mając 33 tysiące wojska bez najemników, no okej, paląc 20% profesjonalizmu, wygrałem wojnę u mnie z Polską. Ale jestem dobry. Ego rośnie. Czy ja sprawdziłem właśnie, jaką koalicję dostanę? Nie wiem, jest źle. I pojawiła się reformacja protestancka. Jako husyta możecie albo jednym kliknięciem przejść teraz na protestantyzm i większość waszych prowincji, chyba wszystkie zresztą, zmienią się na protestantyzm, albo zostajecie przy jedynej słusznej wiarze husyckiej. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na eneba.com, gdzie właśnie trwa zimowa wyprzedaż. Z kodem Lukas dostajecie jeszcze 3% zniżki. Linki jak zwykle w opisie tego filmu. I w sumie ja tak zostałem. W sumie i tak przez jakiś czas nie będę toczył wojny, więc zmienimy tutaj aspekt wiary 1 na ten dający nam improve relation. No tylko wojen nie mogę wypowiadać. Dziś mówić, ale Czechy to naprawdę niezły, wielki blob w tym momencie. O mój Boże! Ja wiem, zabijecie mnie, ale ja muszę to zrobić. Mamy Moskwę. Chociaż poczekać do Rosji. Kurde. Trudno, lecimy. Nie mogę odpuścić tego. Moskwę raz odpuściłem w jednej serii, bo myślałem, że później po utworzeniu Rosji będę miał kolejną szansę. Ale się nie udało wtedy, więc może tym razem się uda. Ha, justify my wars. No tak. Tak, zapomniałem przed wypowiedzeniem tej wojny wyłączyć sobie pacyfizm. Debil. To się nie dzieje! Ta gra nie chce, żebym zrobił to, co planuję zrobić w tym podejściu. Ale ja nie mogę tego odpuszczać, naprawdę, uwierzcie mi, ja tego nie robię specjalnie. Francji jeszcze nie klejmuję tronu, poczekam, aż mi zejdzie 5 lat trusa, bo nie chcę ryzykować, że tutaj się narodzi następca i stracę ten sojusz. Wiecie, co jest najlepsze? Ja tu przed chwilą widziałem wojska francuskie, które toczą wojnę z Osmanem. Jednocześnie widziałem, że te wojska mają swojego władcę na generale. Wiecie, co się stanie, jak on zginie? Do tego Francja nie ma ani jednego royal mariaża. Oprócz mnie. To tym razem husyci ruszają na Francję. Nie dziwi, że to Węgry padły pierwszą ofiarą Francji. Okej, mamy dojście od razu na Paryż. No to lećmy. Serio, tutaj są wojska Francji. Skoro wojska francuskie są w Norwegii, czy gdzieś tam na granicy. Co? Dobra, trudno. To ja sobie tutaj zajmuję całą Francję. Easy zdobyte. Tylko znowu nie sprawdziłem agresywnej ekspansji. Teraz to zobaczymy. O kur, chyba przegiąłem. Będę miał koalicję całego chre. Zaczyna się! Co to teraz realnie przez 10 lat nic nie podbijam. No może 12. A wy się dziwicie, że ja mówię, że tak mocna to jest mechanika uniepersonalne. 2/3 Europy przed, chciałem powiedzieć, 500 rokiem, no ale tuż po. To jest naprawdę sporo. No i koalicja zaczyna się rozwiązywać. Wszystko przez to, że Osman zakończył swoje wojny. Zakończyliśmy humanistyczne i dyplomatyczne, więc bierzemy tutaj to ulepszenie. No a naszym następnym celem będzie chyba rozwiązanie Holy Roman Empire. Po co nam ono, jak mamy swoje? Jezu, jak to wygląda. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta Unia. Au, ile mam punktów dyplomatycznych. No ale nie dziwcie się, bo musieliśmy to zrobić, żeby rozwiązać chrę. Okazało się,
że Austria praktycznie nie ma żadnych sojuszników wśród elektorów, a to jest najlepszy sposób, żeby, no jakby to powiedzieć, rozwalić Holy Roman Empire. Atakujecie Austrię wraz z jej sojusznikami, koniecznie, nie wzywacie ich osobno, ale wiecie, a każdy elektor, który nie stoi po stronie Austrii, musi być waszym sojusznikiem, ale nie musi uczestniczyć w tej wojnie, więc tylko tyle w temacie. I w zasadzie ja sobie biorę piątkę, lecę na Wiedeń, a Osman i moi wasale zrobią wszystko za mnie. To znaczy zrobiliby, gdybym im ustawił, że mają siege'ować. Ciekawostka, kiedy tutaj buntownicy okupują tą prowincję, to się liczy, jakby jakiś wróg uczestniczył w tej wojnie i miał pod kontrolą Berlin. Zobaczcie, a tak to ogólnie muszę tylko okupować Wiedeń, Ferrare i Salzburg jednocześnie. Więc nie mogę robić whitepiece'ów wcześniej. Munster? Boże, prawie zawału dostałem. A to znowu ci buntownicy. No to chre, mówimy papa, nara. Właśnie zostało rozwiązane, już go nie ma. Haha, puściutko. Tutaj mamy teraz imperialne ambicje. A czy ja to w ogóle wykonam? Improved relation nam się przyda, bo tak jak patrzę, to znowu zaraz będę miał gigantyczną liczbę agresywnej ekspansji, ale nam już naprawdę nikt nie jest w stanie zagrozić w tym momencie i możemy mieć na to wywalone po całości. Przy okazji możemy już też stworzyć husyckie centrum reformacji. Powinno się pojawić w Pradze i będzie też tutaj nawracało. Chociaż to chyba lepiej zostawić po tym, jak zakończy się w ogóle cała ta reformacja. No i dalej dostajemy do końca gry Diplomatic Reputation plus 1 i Missionary Strength vs Heretics plus 1. Zawsze na propsie. Po kolei rozwiązujemy nasze sojusze, już nie są nam w żaden sposób potrzebne. Jak widzicie, polityka czeska, husycka okazała się być skuteczna i możemy tym frajerom teraz podziękować za współpracę. Mam wprowadzanie technologii na pauzie, szybko nadganiamy wszystko, atakujemy Brandenburgię, w sumie na tym Cassius Belli, ale nie jestem pewien, czy nam się to uda, bo jest strasznie duża. Ma na ten moment 113. Więc może być bardzo droga. Ale lecimy, co mi tam szkodzi? To, że to można odpiąć i przypiąć z powrotem po wojnie, to jest tak OP. A mój swarm sobie leci. No i mamy to. Dostajemy teraz wasala kolejnego. I co ciekawe, teraz wasal nie powoduje, że dostajemy z kimś wojnę. Ona się zakończy. Kiedyś można tak było fajnie poatakować. Ech, szkoda. No nic, no to gdzie to tutaj było? Improve relation. Ale akurat w tym wypadku to dobrze, bo możemy od razu zaatakować kolejnego byłego elektora. Ja się tutaj już z tym nie pierniczę i tak nikt nam nie podskoczy. Nie ma na to najmniejszych szans. Declare war. Subjugation. Lecimy! Bardzo mocno się zastanawiam tutaj nad State General, żeby tego nie brać, żebyśmy mogli zmieniać władców co 4 lata. Mogło być to całkiem okej. Okay. Jako, że mam dwóch wasali, to mogę też wreszcie wziąć ten kolejny przywilej jeszcze raz. Nie wiedziałem, że też poprawili to, że teraz się on automatycznie usuwa, kiedy znikają nam ci dwaj wasale. Też fajna nowość dla mnie. Tutaj kolejną ideą, którą musimy już brać, to są Influence Ideas. Dopiero potem na 14 weźmiemy administracyjne. Chyba lekkie przegięcie, nie? Możemy sobie też pozwolić na zmianę wiary, na przykład na Węgrach i innych tutaj państwach, zanim je będziemy integrowali. No, event na takiego władcę to trzeba chyba jakoś wykorzystać. Co prawda nie ta seria, ale zobaczcie, jak tutaj Piotr Brus się załapał. Napisał dzisiaj komentarz, że w CK2 Czechy były super. Więc witam nowego władcę. A w zasadzie to władczynię, ale nie czepiajmy się szczegółów. To nie wiem, czemu tutaj dostajemy aż tyle agresywnej ekspansji. Jak to jest mniejsze od Brandenburgii, a jednocześnie dostaliśmy dwa razy więcej agresywnej ekspansji. Bardzo dziwne. Tak tego byśmy nie uniknęli, tak jak miałem okazję przepatrzeć, no to niech się koalicja tworzy, a za 20 lat się rozwiąże. No i tutaj specjalna misja i chyba gdyby dalej istniało Imperium, mielibyśmy teraz misję na to, że Saksonia może stać się naszą unią personalną. No ale wiecie jak to jest. A my dostajemy modyfikator, o który mi cały czas chodziło, czyli Diplomatic Annexation Cost minus 15%. I w zasadzie to powoduje, że możemy już zejść z Czech i lecieć do utworzenia Sardynii, Piedmont, której potrzebuje tych 4 prowincji, żeby to zrobić. Oraz muszę zbackupować jakieś 1000 punktów, zarówno dyplomatycznych, jak i administracyjnych. Nie ukrywam, że Czechami byłoby kuszone też
kuszące też zrobienie misji tutaj dalszej, żeby dostać do końca gry Monarch Diplomatic Skill plus 1 oraz Lata Separatyzmu minus 5, czy też tych innych misji. No ale musiałbym chyba wtedy grać katolikami, żebym mógł tutaj tą zrobić całe drzewko, bo wtedy byśmy grali pod Holy Roman Empire. Kuję teraz Genuę, bo mamy na nią claima. Przy okazji zajmę też Monferrat. Potrzebuję jak najszybciej graniczyć z Savoyem i przejąć tutaj te prowincje z kultury Piedmontese. Poza tym potem sprawdzę jeszcze jakichś innych potrzebuję. To wszystko wygląda, jak tutaj chodzi ten mój swarm. Ja cały czas nie mogę się temu nadziwić, jak to po prostu dało się zrobić. Miałem dosłownie te trzy prowincje, bo tylko ich tak naprawdę potrzebuję. O ile w ogóle którychkolwiek z nich tak naprawdę. Od razu też atakujemy Savoy. Okej, po sprawdzeniu okazało się, że muszę troszeczkę więcej podbić niż myślałem. Muszę zająć ten obszar, Sycylię i szczerze mówiąc cały ten Neapol. Dopiero wtedy ma sens zrobić to, co planowałem. Okej, tego Eira nie chcemy, ale Piotr wszedł na tron. Piotr wszedła na tron. Atakujemy Hiszpanię, bo ta przed chwilą integrowała Aragonię, a ja chcę odbić te terytoria dla siebie. Hiszpania chyba nie ma z nami szans. Wojnę z Hiszpanią kończymy następująco. Dużą część prowincji przekazałem po prostu Francji, zwłaszcza tych górskich, żeby nie musieć je ponownie zdobywać. A tutaj wypuścimy sobie wasala. Aragon, który ma następujące claimy. Dokonujemy totalnych rozbiorów Austrii. Tak przyszłościowo, żeby ten kraj nam nie istniał. I teraz dokładnie to samo muszę zrobić z Savoyem. Ten kraj też nie może istnieć. Naszą stolicę musimy przenieść tutaj. Mimo wszystko dziękujemy papiestwo o odbicie terytoriów dla naszego nowego wasala Prowansji i jednocześnie atakuje osobno Genuę, bo potrzebuje tej jednej prowincji. Przegapiłem poprzednio. Stał czas na odbicie tych tutaj prowincji i myślę, że naszym celem będzie Barcelona Aragońska. Nie ukrywam, idzie nam całkiem nieźle. Chyba piąta wojna, w której Wenecja mi oddaje te pieniądze. Cały czas. Czy ona w ogóle nie ma bankruta? Nie wiem. What? Jak ona to spłaca? Ma tylko 959 golda zadłużenia. To za rój tu atakuje Hiszpanię. Jak oni to mi szybko zajęli. Jako kolejną ideę, tak jak wspominałem, bierzemy administracyjne. To, co chciałem, w większości odzyskałem. Więc teraz to już mi tylko zostało zatakować na przykład Tunis albo Neapol na wasala. Kiedy Bośnia przeszła na husycyzm? Neapol ląduje na wasalu. Jak najbardziej. W 30 lat praktycznie kontroluje cały handel genuański. No, gdybym miał tutaj to pokorowane wszystko, ale jeszcze mi się to nie opłaca robić. Rozpoczynam proces anektowania Aragonu, bo chyba będzie nam to potrzebne. Nie jestem pewien jak z Neapolem, ale poprawię z nim relacje, może też go zjem. Może za maszynkę 12 punktów na miesiąc zjadam. Husycka Litwa, husycka Moskwa. Tak, właśnie pozbyłem się ortodoksów z Moskwy. Tak for fun w zasadzie. Bardzo mnie śmieszy ta mechanika, że o, przestajemy być pacyfistami. Atakuję Hiszpanię, odbijam sobie prowincję. O, i znowu staję się pacyfistą. Bardzo fajna mechanika. No to jakby powiedzieć, chyba nam się jeszcze uda zrobić do końca misję Czech mimo wszystko. Ponieważ teraz mamy Diplomatic Reputation plus 3. Defend Empire, a tutaj mi brakuje... Serio? Boże, to poczekamy trochę. No nic, trudno. Jak widzicie, zjadłem Neapol, zjadłem Prowansję, zjadłem Aragonię i w zasadzie możemy przejść do ostatniej części planu. A w zasadzie to do drugiej części planu, którą wykonywałem teraz, ale... bo myślałem, że wykonam jakoś inaczej, no ale się nie udało. Chociaż z tym jeszcze poczekam, aż skapuję punkty, bo będę ich potrzebował naprawdę dużo. Dobra, mamy już punktów dość sporo. Fokus przełączyłem na punkty administracyjne, bo jak policzyłem, będę ich potrzebował najwięcej. 1 marca 599 roku. Ja tutaj kończę wojnę z Hiszpanią, żeby wziąć od niej pieniądze jeszcze. Oraz War Reparation. I możemy przejść do kolejnego etapu mojego planu. Mianowicie odpinamy dosłownie wszystkie prowincje, żeby naszą główną kulturą stała się ta, gdzie posiadamy teraz stolicę, czyli to Piedmontese. Inny sposób to oczywiście konwertowanie tej kultury, no ale nie jest nam to potrzebne. Teraz ustanawiamy kulturę Piedmontese naszą główną kulturą, dzięki czemu możemy stworzyć kraj zwany Sardynia Piedmont. Oczywiście bierzemy tutaj misje oraz idee nowe. I patrzcie, jakie tutaj macie. Bardzo fajne ma ideę ten kraj. Improve Relation, Idea Cost, National Tax Modifier, Diplomatic Relation, Manpower, Dyscyplina Dodatkowa, Core Creation, Development, Agresywna oraz Good Produce Modifier. Mnie natomiast najbardziej zależy na misjach. Jeżeli dobrze wszystko obliczyłem, no to całe lewe drzewko, które tutaj
właśnie wykonuje, doprowadzi nas do pewnej misji i dobrze udało się, która daje nam do końca gry Diplomatic Annexation Cost minus 10 punktów. Jak pamiętacie, niedawno wykonaliśmy dość podobną misję w Czechach i tak to się kumuluje. A jeszcze przy okazji jakieś tutaj inne misje sobie wykonam. Fajna jest też misja taka, że dostajemy na przykład claima na Unię Personalną nad Francją. No w tym momencie oczywiście mam tą Unię, więc dostaję tylko i wyłącznie na prowincję. Tylko bym musiał posiadać tą jedną prowincję. Jak zwykle coś źle policzyłem, nieważne. A tutaj musimy posiadać stolicę, 30 dewa, okej. W sumie stolicę przenoszę do naszego kolejnego punktu, bo zamierzam się zaraz jeszcze w Austrię przemienić. A tutaj nabustujmy do 30 poziomu i możemy teraz wykonać dalej tą misję. Okej. I co to jest The Order of Saint Maurice? Missionary Strength plus 2 do końca gry. Okej. Bardzo mocne. Niestety tej fajnej misji nie wykonam, bo musiałbym zarabiać 135 golda na miesiąc, zarabiam 41. Pamiętajcie, że ja mam większość moich prowincji odpiętych w tym momencie, więc musiałbym to znowu okorować. Nie wiem, czy to warto dla 5% administrative efficiency. Pewnie tak, bo to jest jeszcze 10% good produce modifier, no ale to nie jest celem dzisiejszego poradnika. Normalnie przy WC-ku bym raczej to robił. Teraz odpinamy prowincję tutaj. Mamy wszystkie w Austrii, które musimy uczynić naszym korem, bo patrzcie, już 1000 punktów administracyjnych poszło się walić. Teraz bierzemy tutaj naszą kulturę austriacką. Czemu mam czeską? Okej, chyba się pomyliłem przez przypadek. Wcześniej nie to korowałem. I uczyniamy naszą główną kulturą austriacką. Dzięki temu możemy teraz stworzyć... Brakuje mi jednej prowincji. I w sumie jak już tutaj teraz uczyniłem tą kulturę austriacką, naszą już główną, no to możemy dalej powrócić do korowania tych wszystkich tutaj prowincji. Od nowa, strasznie dużo punktów administracyjnych na to pójdzie, no ale trzeba to zrobić, bo inaczej nie będziemy nic zarabiali. I myślę, że dokładnie wszystko sobie już dodam. Handel zaraz przeniesiemy do Genui i będziemy tutaj ładny income budowali dzięki temu. No i mamy to, możemy odtworzyć Austrię. I w sumie to jest dobre pytanie, czy ja chcę to zrobić? Tak, chcę to zrobić, bo Austria ma w ideach narodowych, gdzie to było? Chyba tutaj. Daje nam to anektowanie naszych wasali prawie blisko kapa, bo 85%. Normalnie nie możecie mieć większej tutaj liczby niż 90%. Tutaj moja mała dygresja. Z informacji na Wiki i na Reddicie, które znalazłem, rzeczywiście taki kap istniał. Obecnie wygląda na to, że chyba przestał istnieć, bo da się go przekroczyć. Zobaczycie to zresztą w dalszej części tego filmiku. A my mamy Austrię. Co prawda możemy też stworzyć dowolny inny kraj, który ma tutaj jakieś bonusy do anektowania swoich wasali. No ja przynajmniej innego w okolicy nie znalazłem. Trochę szkoda, że większość misji austriackich jest oparta na Holy Roman Empire. No albo zawsze można zostać przy Sardynii Piedmont i pójść w parlamentaryzm. Wyjdziemy na to samo. Ja teraz w najbliższym czasie zajmę się przywracaniem tutaj naszego income'u. Kolejną fajną sprawą jest to, że praktycznie mogę większość tych nacji tutaj już po prostu zwasalizować. Zobaczcie, Lorraine ma poniżej 100, Halandia 108, no ale zaraz będziemy mieli absolutyzm, więc też spadnie. Ulm, Boże, jaki on potężny, 75, Bawaria 105, więc nawet jakbym chyba odpalił złotą erę, już byśmy mogli zjadać te nacje. No więc chyba zacznijmy proces teraz przyłączenia kolejnych państw do nas. Tych takich najmniejszych, które tutaj są w okolicy, bo mamy aż 3 wolne sloty. A za chwilę jeszcze anektuję Brandenburgię oraz Saksonię. Póki pamiętam, do handlu genuańskiego przenoszę nasze centrum, żeby właśnie tutaj zacząć zbierać, żeby z powrotem zacząć cokolwiek zarabiać. Lorraine staje się kolejnym naszym wasalem. O, możemy jeszcze nakarmić tutaj, widzę, Brandenburgię, Saksonię, jak najbardziej na propsie. Powiem wam, że ta gra pod wasali jest jedną z przyjemniejszych gier, jakie gram już od bardzo długiego czasu. Polecam wam to. Ty, tu Meksyk powstał, ale beka i jeszcze królestwo. Ho, 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 ho. Ten moment, kiedy nad najpotężniejsze imperium po tobie nie ma już najmniejszych szans z tobą, bo wraz z twoimi Union Personal Swarm, no, realnie przeciwnicy nie mają szans. W międzyczasie, jak już widzicie, zjadłem Saksonię, Brandenburgię i parę innych księstw niemieckich. A teraz wreszcie przyszedł czas na osmańskie imperium, które ma się chylić ku upadkowi. Doprowadziłem do disastera Code and Country, jak wiecie, żeby nabić sobie dodatkowy absolutyzm, bo jestem bardzo ciekawy, jak nasze koszty z maksymalnym absolutyzmem będą wyglądały anektowania naszych unii personalnych. Żeby zakończyć ten event, tak jak najbardziej chcę, potrzebuję tutaj
mieć 65 punktów absolutyzmu. Oczywiście posiadanego, jak i maksymalnego. No i udało się, dostajemy dodatkowe 20 punktów absolutyzmu i koalicję, którą zaraz będziemy dalej rozwiązywali. No jak widzicie, 65 było zebranych, 105 mamy kapa i teraz wreszcie mogę nadać z powrotem tutaj te moje punkty miesięczne, bo w zasadzie tylko na tych mi obecnie zależy. W religii wezmę sobie na chwilę Harsh Treatment Cost i będę jeszcze mógł sobie teraz dobić po taniości za 11 punktów, zawsze jeden punkt absolutyzmu. O nie, czekajcie, ja buntów nie mam. Gdzie są moje bunty? Oddajcie mi je. No i mamy to. Maksymalny absolutyzm powoduje, że największy kraj, który mam, zjadam za 539 punktów diplomatic points i zajmuje na to mniej więcej 4 lata. Moskwa na ten czas ma około, jeżeli dobrze pamiętam, gdziekolwiek to było, prawie 1000 deva. Zjadamy to za 539 punktów 3 lata. To powoduje, że w teorii coś wielkości Osmana zjadamy na 2-3 wasali i tak zresztą będzie z kolejnymi państwami. Pomijam fakt, że większość tych księstw tutaj w regionie Holy Roman Empire jestem w stanie teraz zrobić wasalem podczas jednej wojny. Większość ma poniżej 100%. A pamiętajcie, że jak dostaniemy jeszcze imperializm Cassius Belli, to praktycznie wszystkie te księstwa spadną o jeszcze dodatkowo chyba 25%, jeżeli dobrze pamiętam. Więc każdy z tych państw może być bezpośrednio moim wasalem. No dobra, może Wenecja nie może być, ale większość tak. I w sumie na ten moment posiadamy 4000 deva, kontrolujemy główne trade node, Europa już praktycznie jest pod naszym butem. Co prawda zostało jeszcze kilka dużo, naprawdę dużych państw i mogło być niefajnie z nimi, ale wucek jak najbardziej jest możliwy od tego momentu jeszcze dalej, bo mamy na to 150 lat, tylko że to byłaby wojna za wojną i wojna za wojną i non-topper zjadanie kolejnych wasali, co jest masakrycznie już nieprzyjemne. No ale myślę, że to co chciałem, to już wam pokazałem, jak bardzo OP jest taki build, który tutaj wam zaprezentowałem. I możliwe, że nawet już byśmy mieli podbite Indie i tak dalej, gdybyśmy nie poszli totalnie w Europę, żeby mieć taki fajny tutaj husycyzm. Ale beka, dostałem jeszcze 20 dodatkowych procent, a co prawda tylko na 20 lat. To jeszcze tak z ciekawości, zobaczmy jak to się nam zmieniło. Do 80 punktów? Ej, czyżby kapa nie było? Tak z ciekawości, czy to się przeliczy? O kurde, to wiecie co wam powiem? Chyba czas wprowadzić parlamentaryzm. W parlamentaryzmie co 10 lat możemy przeprowadzić takie głosowanie, które zmniejsza nam koszty aneksowania naszych wasali o dodatkowe 15%. No, czyli spokojnie nabijemy sobie tego kapa 100% do zmniejszenia kosztów. I oczywiście tej misji nie możemy brać za każdym razem, ale jeżeli wszystko dobrze robimy, jesteśmy w stanie mieć tą misję co dwa głosowania w parlamencie. Crusader Kings 3 to kolejna gra paradoksu, gdzie można robić chore rzeczy i tutaj na przykład reformuję tak wiarę, że mogę się żenić z córką mojej córki, która jest moją córką i jednocześnie robić wiele innych strasznych rzeczy. Zapraszam do obejrzenia, a jeżeli materiał ten wam się podobał, to zostawcie lajka.